Poranek Radia TOK FM. 7:46. Łukasz Gras, witam ponownie w poranku Radia TOK FM. Ze mną minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie ministrze, na początku marca rosyjski minister kultury Aleksandr Awdziejew potwierdził wolę władz Rosji wzniesienia na miejscu katastrofy polskiego Tu-154M pod Smoleńskiem pomnika ofiar. Deklarował wtedy, że czeka na sygnał z polskiej strony. Na jakim etapie jest to postępowanie? Nie tylko sygnał poszedł, ale także uzgodniliśmy wszystkie szczegóły, wszystkie detale. Poszło to w dobrym tempie i wydaje mi się, że zgodnie z wszystkimi naszymi oczekiwaniami, czyli pomnik może mieć charakter figuratywny, może mieć także inny, abstrakcyjny, może mieć wysokość do 5 metrów, co było dla nas bardzo istotne. Będzie dość szeroki obszar, na którym ten pomnik może stanąć, bo 25 metrów. Konkurs ma charakter międzynarodowy, organizuje go strona polska. Ma być zrealizowany tak, aby do końca grudnia znany był zwycięzca tego konkursu i żeby miał czas na to, aby postawić go na kolejną rocznicę. Co? Wszystko jasne w takim razie. To znaczy konkurs już pan w tym momencie ogłasza, tak? Znaczy mówi, że ten konkurs został ogłoszony. Wszystkie elementy zostały uzgodnione. Można powiedzieć także, że potwierdzone są także te osoby, które będą organizatorami tego konkursu. Kto? Centrum Rzeźby w Orońsku. Kadra profesorska, która zawsze zajmowała się takimi przedsięwzięciami. Natomiast w przypadku dwóch artystów czekamy na potwierdzenie tylko dotyczące tego, czy sami nie są zainteresowani wzięciem udziału w konkursie, czy mogą być członkami jury tego konkursu. Wydaje mi się, że od dzisiaj do piątku to będzie ten czas, kiedy będziemy mogli ustalić pełen skład komisji konkursowej. Czyli skład jury. Czyli skład jury. A kto już teraz jest takim pewniakiem w tym jury? Tam na pewno będzie pan profesor Myjak na przykład. Jeżeli stan zdrowia pozwoli, pan profesor Berdyszak. Życzę mu zresztą szybkiego powrotu do zdrowia. Będzie prawdopodobnie, jeżeli sam nie będzie zainteresowany udziałem w konkursie, Bałka. Wiemy, że on zajmuje się takimi przedsięwzięciami, które mają charakter martyrologiczny między innymi, więc musi sam podjąć decyzję, czy Mirosław Bałka będzie chciał stanąć do konkursu, czy będzie chciał oceniać inne projekty, ale o takim składzie mówimy. Mhm. A te takie dane techniczne, jeżeli chodzi o 25 metrów, 5 metrów, kto to ustalał i na jakich zasadach? Zależało nam na tym, aby uzyskać wskazanie lokalizacyjne, czyli decyzję lokalizacyjną od gospodarzy terenu. Takie jest prawo, uzyskaliśmy, natomiast podkreślam, że bardzo dla mnie osobiście było ważne, aby nie miało to charakteru płaskiego, tylko żeby to był element znaczący. Być może artyści będą chcieli nawiązywać do elementów związanych z samą katastrofą, na przykład do tej brzozy, która najczęściej się pojawiała. Być może nie. A co się stanie z tą brzozą? Takie różne pytania i różne sugestie były, żeby ta brzoza została, mówi to ojciec Sebastiana Karpiniuka, jako taki symbol złamanego życia. Czy w sprawie brzozy, może to zabrzmi tak nietypowo, ale rozmawialiście o tym, co się stanie z tą brzozą? Nie rozmawialiśmy, natomiast rzeczywiście brzoza ma charakter wielkiego symbolu i tej katastrofy. Trzeba pamiętać, że to jest takie drzewo, do którego przywiązywaliśmy wielokrotnie wagę symboliczną. Więc te symbole nawarstwiły się w jakimś sensie na siebie. Jeżeli mam jeszcze taką opinię ojca w tym wypadku jeszcze z takimi niezwykłymi emocjami, to warto na tą wrażliwość także zwrócić uwagę, ale nie ulega wątpliwości, że artystom nie będziemy niczego narzucać. Chciałbym, aby pomnik był wysokiej klasy, aby rzeczywiście został wybrany przez członków jury, którzy na tym się znają. Kto i sfinansuje? Sfinansuje strona polska. Mamy też ofertę udziału strony rosyjskiej w finansowaniu. Być może podzielimy się tymi kosztami tak, że strona rosyjska będzie odpowiadała za tą część gruntu, czyli uporządkowania terenu, fundamentu, pewnych elementów. Natomiast rzeźba zostanie sfinansowana przez stronę polską. A są jakieś wytyczne dla tych osób, które będą w konkursie brać udział, że na przykład nie musi pomnik zawierać element samolotu rozbitego? Nie. W żadnym wypadku byłoby to nieuprawnione nadużycie. A co się stanie z wrakiem? Wrak powinien trafić do Polski jak najszybciej. Uwolnienie wraku przez prokuratorów powinno nastąpić dość szybko. Wydaje mi się, że to już jest ten czas. Co to znaczy dość szybko? Dość szybko to znaczy w ciągu od kilku tygodni do kilku miesięcy. Natomiast nie uczestniczę w postępowaniu prokuratorskim, więc nie wiem, jakie inne elementy mogą jeszcze stać na przeszkodzie do tego, aby wrak trafił do Polski. Wydaje mi się, że najwłaściwszym, najbardziej optymalnym miejscem byłoby miejsce na Cytadeli w Warszawie.
Wydaje mi się, że obiekt powinien być złożony tak, aby nie był dotykalny jednak, czyli aby był tak zabezpieczony, że można było do niego podejść, ale bez dotykania jednak samego wraku. Wydaje mi się, że przy takim obiekcie powinno powstać nieduże, skromne, ale jednak jakaś izba pamięci, coś w tym rodzaju. W każdym razie jest to rzecz, która wymaga jeszcze uzgodnień, nie była przedyskutowana, nie miałem takiego zadania, aby to przygotowywać, więc tylko odpowiadam na pytanie, gdzie wrak powinien się znaleźć. Panie ministrze, a w czym jest problem, jeżeli chodzi o wrak? Bo ja rozumiem, że prokuratura rosyjska i w ogóle tam całe postępowanie śledcze już się z wykorzystaniem wraku zakończyło. To w czym problem, żeby ten wrak trafił do Polski? Przyznam, że nie znam detali, nie mogę więc na to pytanie odpowiedzieć. A tak technicznie zastanawialiście się nad transportem tych części? Czy to będzie... Miałem taką ofertę, aby już w chwili obecnej podjąć się prace przygotowujące ewentualny transport tego wraku, ale nie podjąłem tego tematu, bo nie jestem osobą uprawnioną do tego, aby na ten temat w tym momencie rozmawiać. Przynajmniej nie dostałem takiej decyzji. Dziwne byłoby też, gdyby minister kultury zajmował się stroną techniczną transportu. Nie, no jasne, ale pewne informacje do pana docierają, tak? Nie będzie to łatwe, ale jest to możliwe i nie z takimi przeszkodami radzono sobie. Trzeba pamiętać, że w chwili obecnej środki transportu pozwalają przewozić ogromne elementy wielkich fabryk budowanych w różnych częściach świata. Więc z punktu widzenia technicznego nie jest to coś, na co, no, co byłoby przeszkodą w przetransportowaniu. Panie ministrze, pomnik ofiar poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej w Smoleńsku to jedna sprawa. Pomnik Lecha Kaczyńskiego albo ofiar w Warszawie, to druga sprawa. Co w tej kwestii dzieje się teraz? Rozmawia pan z Hanną Gronkiewicz-Waltz na ten temat? Nie rozmawiałem na ten temat i uważam, że nie należy na władze stołeczne, bez względu na to, czy mówimy o prezydencie Warszawy, czy o samorządowcach. Sam byłem blisko 12 lat prezydentem Wrocławia i wiem, że po to budowaliśmy ustrój demokratyczny, po to budowaliśmy kompetencje władz lokalnych, aby i budowaliśmy też swobody dla nich w tej materii, aby mogli stanowić prawo, lokalizacja pomnika to prawo, bez tych zewnętrznych nacisków. Wydaje mi się, że władze Warszawy zdają sobie sprawę z tego, że jest oczekiwanie na realizację takiego pomnika. Mam wrażenie też, że wszyscy zdają sobie też sprawę z tego, że w Polsce w pewnym momencie zapanowała pomnikomania i że trzeba z tym zjawiskiem jakoś sobie radzić. Co to znaczy? Co pan ma na myśli, mówiąc pomnikomania? W odniesieniu do kogo? Przede wszystkim mieliśmy do czynienia to z takim zjawiskiem przy upamiętnianiu Ojca Świętego Jana Pawła II. Za dużo pana zdaniem pomników Jana Pawła II? Przede wszystkim za brzydkie. Bardzo często niefortunne, bardzo często źle zlokalizowane, bardzo często złych proporcji. Wydaje mi się, że sam Ojciec Święty był osobą o najwyższej estetyce. O estetyce najwyższej w geście, i w słowie, i także w spojrzeniach. Wydaje mi się, że zasłużył na to, aby były pomniki, ale to powinny być pomniki najwyższej jakości. A Lech Kaczyński zasłużył na pomnik? Lech Kaczyński według mojej oceny zasłużył na pomnik. Trzeba ten pomnik dobrze zlokalizować i trzeba zbudować ten pomnik tak, aby nie było wątpliwości, aby on nie wzbudzał żadnych negatywnych emocji. Czyli powinien być umieszczony w przestrzeni w sposób niezwykle przemyślany, określonych proporcji i powinni to zrobić fachowcy, a nie politycy. To po pierwsze. A po drugie jeszcze o jednej rzeczy powiem, bo ona jest bardzo istotna i bardzo ważna. Mówiąc o pomnikomanii, to jest akurat takie troszeczkę niefortuna akurat w kontekście wczorajszej żałoby, ale powiem, że dla mnie bardzo ważne jest, aby pomniki były upamiętnieniem tych, których chcemy rzeczywiście upamiętnić. Bardzo często natomiast dzieje się tak, że one upamiętniają tych, którzy są fundatorami tych pomników albo budują ideę. Ważne jest, aby oddzielić te dwa elementy, bo w innym wypadku mamy do czynienia z takimi przedsięwzięciami niefortunnymi. A ten pomysł, aby na krakowskim przedmieściu, aby przed Pałacem Prezydenckim były te słupy świetlne, 96 słupów świetlnych? Jestem osobiście, delikatnie mówiąc, przeciwnikiem zbyt daleko idącej ingerencji w przestrzeń, która według mojej oceny jest skończona i ona jest jeszcze w obszarze dziedzictwa narodowego. Nie ingerowałbym w tą przestrzeń zbyt mocno, dlatego że jest to naruszanie jednak pewnej estetyki, pewnego
ładu, dobrze skonstruowanego, dosyć czystego. Natomiast muszę powiedzieć, że każda taka opinia pojawiająca się w odniesieniu do pomysłu powinna być po pierwsze profesjonalna, po drugie wyważona, po trzecie oparta na projekcie, a nie na słowie czy takiej wizualizacji, która ma charakter wyłącznie werbalny. Panie ministrze, zmieńmy temat. Chciałbym, aby pan posłuchał fragmentu kilkadziesiąt sekund z rozmowy Jacka Żakowskiego z piątku z dyrektorem Jerzym Halberstadtem, pełniącym obowiązki dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich. Oto fragment rozmowy. Sama determinacja pani prezydent, żeby budować to muzeum, jest bardzo duża. Wszystkie nasze wnioski, także w sprawach finansowych, były rozpatrywane bardzo otwarcie i pani prezydent występowała z takimi wnioskami do Ministerstwa Kultury, ale niestety tutaj ściana, od kilku lat ściana. W Ministerstwie Kultury, tak? Nasze muzeum otrzymuje około 1 300 000 od Ministerstwa Kultury rocznie. Złotych. Złotych. I to jest wielokrotnie mniej niż inne podobne placówki, które są realizowane w Polsce. Tak, te w budowie. No na przykład ojciec Zięba ujawnił, że Europejskie Centrum Solidarności przez 2 lata w Gdańsku otrzymywało 28 do 30 milionów funduszy publicznych. A poza aspektem finansowym jest jeszcze personalny. Nie lubi pan dyrektora Jerzego Halberstadta? Nie, chce go pan zmienić? Nie ma ani jednej sytuacji, ani drugiej. Otóż jeżeli chodzi o realizację muzeum, zaangażowanie Ministerstwa Kultury jest gigantyczne. Podkreślam, gigantyczne. Jesteśmy głównym współuczestnikiem procesu inwestycyjnego. Ministerstwo Kultury zgromadziło środki wystarczające na realizację całego obiektu. Obiekt jest realizowany w bardzo dobrym tempie. Jestem przekonany, że w przyszłym roku zakończy się jego budowa. Też chcę podkreślić, że umowa, która została zawarta, była taka, iż pokrywamy koszty realizacji muzeum, natomiast środki na realizację wystawy pochodzą z środków sponsorskich pozyskanych przez długi okres i na to liczymy, że to będzie skończone. Panie ministrze, ale dlaczego chce pan wymienić pełniącego obowiązki dyrektora na pełniącego obowiązki dyrektora? Odpowiedziałem na wniosek, który do mnie przyszedł. Od razu powiem, że niefortunne byłoby rozpatrywanie spraw personalnych na antenie nawet tak szanownego radia jak TOK FM. Wydaje mi się, że ważne jest, aby w takich wypadkach zachować powściągliwość, pewnego rodzaju ostrożność i nie zamykać się żadnej furtki na rozstrzygnięcia personalne. Powiem też, że przyjąłem do wiadomości, iż tej instytucji potrzebny jest cały staw w chwili obecnej, w której będzie osoba odpowiedzialna za zamknięcie procesu inwestycyjnego, za przygotowanie wszystkich elementów składających się na samą wystawę, za otwarcie i prowadzenie tej niezwykle ważnej placówki. Natomiast wydaje się, że ten staw nie jest skonstruowany w tej chwili na miarę oczekiwań władz Warszawy. Dlaczego? Dlatego, że weszliśmy w taką fazę, do której żadna instytucja partycypująca w tej materii nie była przygotowana. Tempo jest bardzo dobre. Wystarczy przyjrzeć się także wszystkim elementom składającym się na postęp prac, zarówno jeżeli chodzi o wystawy, jak otwarcie. Ja jedną rzecz powiedziałem, że nie wykluczamy żadnego ze scenariusza. Być może będziemy mieli do czynienia z rozstrzygnięciem konkursowym. Być może ten staw uda się zbudować na podstawie negocjacji z określonymi osobami, ale od razu powiem to, co jest najistotniejsze, najważniejsze w tej materii. Żadna osoba, która jest niezwykle cenna i bardzo pożądana na taką placówkę, nie jest na rynku wolna. Każda wymaga czasu, aby taką decyzję podjąć i aby przymierzyć się do takiego przedsięwzięcia i należy traktować te przedsięwzięcie z niezwykłą ostrożnością. Panie ministrze, ale dzwonił pan do dyrektora Halberstadta i tonował nastroje. Dlaczego pan zadzwonił i prosił o to, żeby dyrektor Halberstadt uspokoił sprawę? Rozmawiałem z wieloma osobami, rozmawiałem z panem profesorem Turskim, rozmawiałem z byłym ministrem Święcickim, który jest przewodniczącym rady, rozmawiałem z panem dyrektorem Halberstadtem. Bardzo mi zależy, aby przy tej instytucji, przy tym muzeum dominowały pozytywne elementy, pozytywna energia, a nie spory i różnego rodzaju niedopowiedzenia. Dlatego też tak bardzo ostrożny jestem w słowach wypowiadanych w tej chwili, dlatego że uważam, że panu Halberstadtowi też należą się wyrazy uznania za to, co udało mu się do tej pory. I kiedy go pan zmieni? Ta procedura oczywiście w tej chwili trwa. Trwa procedura, która jest troszeczkę skomplikowana, ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie w ciągu bardzo krótkiego czasu doprowadzić do sytuacji, w której staw Muzeum Historii Żydów Polskich będzie najbardziej optymalny. Panie ministrze, jeszcze na koniec jedno pytanie. Konkurs na pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej w Smoleńsku został już formalnie ogłoszony, czy dopiero pan to zrobi? Ogłasza to prezydent Bronisław Komorowski. Dzisiaj jest prezydentem Jedwiedziewem.
W Smoleńsku. Tak, i w momencie podjęcia tej decyzji, zatwierdzenia, natychmiast na naszej stronie pojawia się ogłoszenie o konkursie. Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Za chwilę komentatorzy: Magda Sakowska z Polsatu, Marcin Wojciechowski z Gazety Wyborczej, Paweł Lisicki z Rzeczpospolitej. Panie ministrze, dziękuję. Dziękuję bardzo.